Heja, w tym odcinku pokażę Wam, jak wygląda podwozie w mojej Skodzie Superb z 2017 roku oraz jak zabezpieczyłem je antykorozyjnie w profesjonalnej firmie za 1350 zł. Zapraszam. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, że już fabryczne nowe auta, które odbieracie z salonu, mają zaczątki korozji na podwoziu, na śrubach, w zakamarkach różnych, w niedoróbkach fabrycznych, na jakichś rancikach profili. Nie mówię tutaj konkretnie o Skodzie Superb, bo akurat grupa WAG jeszcze w miarę jakoś tam ten poziom trzyma, jeśli chodzi o zabezpieczenia antykorozyjne, co zobaczycie w tym odcinku. Ale mówię tutaj o markach japońskich, koreańskich, takich jak Mazda, Toyota, Kia, Hyundai, Suzuki, Honda, ale też innych markach, takich, które nie podejrzewalibyśmy o to. Na przykład Volvo, dawny wzór zabezpieczenia antykorozyjnego, a teraz jakieś tam wtopy z tym ma. Tak samo, co jest dla mnie szokiem, Mercedes G-klasa. Samochód, który możemy doposażyć za ponad 1 000 000 zł, po 2 latach już ma jakieś zaczątki korozji i przyjeżdża na zabezpieczenie korozyjne. Podwozia w nowych autach są gołe i wesołe, a wynika to głównie z oszczędności producentów. Oszczędzają już naprawdę na wszystkim, nie tylko na zabezpieczeniu antykorozyjnym, ale też na przykład na wyciszeniach, na materiałach. Nie dają już prawdziwej skóry, tylko ekoskórę. Nie dają aluminium, tylko dają amelinum, przepraszam. Tylko dają plastik. Nie dają drewna, tylko dają też plastik. I samochody, wydaje mi się, że w ogóle są projektowane tak, żeby przejeździły leasing, czyli te 3 lata, a potem to niech się dzieje, co chce. Dobra, koniec tego wywodu pesymistycznego. Wracamy do zabezpieczenia antykorozyjnego. Konserwację w tym Superbiku zrobiłem w firmie Crown i wiem, że ta firma dzieli bardzo mocno ludzi na swoich zwolenników i na przeciwników. Ci zwolennicy chętnie oddają tam samochody, do Crowna są kolejki, trzeba się zapisywać. Działają w Polsce od 9 lat, na świecie od 40, bo to jest kanadyjska firma. Ale są też przeciwnicy, którzy mają liczne argumenty za, niekoniecznie słuszne, chyba też niekoniecznie zapoznali się z tą usługą, ale komentują. Ja postaram się dzisiaj rozwiać te Wasze wszystkie wątpliwości. Wiem, że Patryk Mikiciuk też nagrywał filmik o firmie Crown, znaczy zabezpieczał samochód w ich firmie i nagrał o tym filmik. I pod jego filmikiem wylała się po prostu fala hejtu. Także jestem też ciekawy, co Wy myślicie o tym zabezpieczeniu. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, ale napiszcie może po skończeniu tego filmiku. Zobaczycie, jak to wygląda, ja wszystko dokładnie wytłumaczę. I potem możecie hejtować, możecie też skorzystać z rabatu 10% na tą usługę do końca września. Jeżeli powiecie, że jesteście z mojego kanału, no i co, jedziemy dalej. A teraz najciekawsze, czyli pokażę Wam, jak ta usługa faktycznie wyglądała. Znaczy, dla Was to ona będzie wyglądała mniej więcej tak, że spędzicie ten czas w restroomie, pijąc kawkę, czytając gazety motoryzacyjne i surfując po internecie. A w międzyczasie panowie z Crowna wjadą Waszym samochodem do hali, na podnośnik i zdemontują wszystkie osłony spod spodu. Skoro osłony mamy już zdjęte, to zobaczymy sobie, jak mój Superb z 2017 roku wygląda od spodu. A wygląda on bardzo dobrze. Podłoga zdrowa, podłużnice zdrowe, progi zdrowe. Zobaczcie, jest taka warstwa fabrycznej konserwacji, dosyć gruba. Jeszcze z takim płynnym uszczelnieniem, czy też z płynną taką konserwacją. Nic tu się generalnie nie dzieje, wydech jest jeszcze zdrowy. Elementy zawieszenia, elementy belki tylnej, mocowania trochę już wstępnie skorodowane. Tam widzimy z tyłu tarczę kotwiczną, też skorodowana, ale to są wszystko elementy dość tanie. Także nie opłaca się tych elementów zawieszenia czyścić suchym lodem, czy też nakładać jakiś konserwacji, piaskować. To są elementy wymienne, w Skodzie dość niedrogie, więc uważam, że to jest bez sensu. Co tam dalej? Lecimy dalej. Tutaj mamy plastikowy zbiornik, obejma jest jeszcze ok. Wydech jest ok. Tak jak Wam mówiłem, progi zakonserwowane. Tu takie żółte, będziecie mogli coś zobaczyć. Nie wiem, czy to zobaczycie. To
jest taka właśnie płynna konserwacja Skody. Tutaj trochę te śrubki przerdzewiałe, ale to się nic nie dzieje. O, zaraz dojdziemy. Tu są wsporniki przednich sanek. One trochę są skorodowane, ale to też po kilkadziesiąt złotych kosztuje taki element. Tutaj śrubki trochę skorodowane. I w przednim kole tu jest wszystko ok. Z lewej strony, z prawej też ok. A tu mamy kawałek podłużnicy, przez chwilkę nam się pokazał. I też była zdrowa. Także zobaczcie, podwozie jak dzwon. A teraz zobaczymy sobie takie ujęcie całościowe, jak ten spód wygląda. Wróćmy do samej usługi. Najpierw samochód jest myty chemią, taką usuwającą z nadwozia i podwozia sól i inne zanieczyszczenia. Zobaczcie, jak pan to dokładnie robi. Najpierw dookoła samochodu, potem od przodu do tyłu i od tyłu do przodu, żeby przypadkiem czegoś nie pominąć. Następnie samochód jest myty wodą i potem suszony. W tym miejscu widziałem już hejt wśród niektórych, że to auto powinno schnąć 2 dni co najmniej, a nie pół godziny przed nałożeniem konserwacji. Ale spokojnie, o to się nie martwcie, bo ten środek, który będzie natryskiwany, to nie boi się wody, a wręcz ją wypiera i woda nie wpływa negatywnie na jego przyleganie. W międzyczasie, jak auto sobie schnie, to pan czyści nam osłony. Następnie demontuje zaślepeczki z progów, gdzie też będzie natryskiwany środek. A teraz widzimy, jak pan już nam konserwuje podwozie chemią, która nazywa się T40 i jest własnością firmy Crown. Generalnie to można sobie kupić tę chemię na własny użytek na stronie Crowna. Występuje albo w aerozolu, albo w postaci takiej butli montowanej do pistoletu jak do baranka. T40 to jest taka oleista powłoka, bezbarwna, ona nie zasycha nam do końca, nie śmierdzi, przy pracy pachnie tak trochę oleiście, jakby rozpylony olej. Ale w aucie po zabezpieczeniu całego auta, nawet profili, to tego nie czuć, nie śmierdzi nam w aucie. Wiem, bo po konserwacji od razu jechałem trasę długą tym autem. T40 można stosować bezpośrednio na rdze i znowu odniosę się do hejtu z komentarzy pod filmem Miki Ciuka, czyli jakże to nie czyścić rdzy przed konserwacją. Ano właśnie tak, że T40 zawiera inhibitory korozji i hamuje on jej dalszy rozwój. On wam do końca tej korozji nie usunie, a tylko zahamuje jej rozwój przez to, że penetruje tą korozję i wypiera z niej wilgoć, no i jednocześnie łączy się ze wszystkimi rodzajami metalu. Oczywiście cały czas mówimy o autach, które nie mają jakiejś tam bardzo zaawansowanej korozji, bo jeżeli taka występuje, no to najpierw trzeba ją naprawić i Crown was odeśle z kwitkiem, jak zobaczy, że macie dziury w podłodze. W takim przypadku jak mój, czy w przypadku nowych aut, no to świetnie działa, bo tak jak widzieliście, tylko elementy zawieszenia, które są wymienialne, mają zaczątki korozji, więc ta korozja zostanie zatrzymana, a całe podwozie zostanie zakonserwowane tym T40. Kolejną zaletą tego środka jest to, że dzięki właściwościom dielektrycznym zabezpiecza również wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne, czyli nie bójcie się, że jak gdzieś tam nam tym chlapnie, to się coś elektrycznego zepsuje. Wręcz przeciwnie, mi panowie z Crowna zabezpieczyli na przykład klemy od akumulatora, na to śmiało ten środek lali. T40 jest bezpieczny też dla środowiska, a mówię to w takim kontekście, że Crown nie żałuje tego środka, leją na grubo do profili i potem to sobie wycieka jeszcze przez jakiś czas i podobno ten środek jest bezpieczny właśnie dla środowiska. Nie wiem, czy jest bezpieczny dla waszej kostki brukowej, także wolałbym nie zostawiać samochodu przez jakiś tydzień na kostce brukowej, żeby sobie nie narobić takich tłustych plam. Wiem, że nie jest bezpieczny dla mojej bluzy z Levisa za 250 zł, bo mi ją zniszczył. Oczywiście poświęciłem się dla was, bo chciałem nagrać, jak już jest zabezpieczone auto od spodu i narobił mi paru takich plam. W sumie do dzisiaj to nie wiem, czy to zajdzie, czy nie. I dzisiaj się dopiero dowiem, jak wyschnie, czy będzie się nadawała do dalszego użytku. Omówmy sobie teraz zabezpieczenie profili.
bo na to leci duży hejt na Crowna, że wiercą nam po prostu dziury w aucie. No cóż, no po pierwsze to za darmo nam nie wiercą tych dziur, bo to się nazywa usługa zabezpieczenia profili i trzeba za to sobie po prostu zapłacić. A ja uważam, że warto i dla mnie to jest jakby najlepsza część całej tej usługi i najbardziej wartościowa. Jeżeli chcemy, to nam wiercą, jeżeli chcemy, to nam nie wiercą. Ja chciałem, żeby mi wiercili. Te miejsca wiercenia są zabezpieczane specjalnym smarem i nabijane są w nich zaślepki, żeby było estetycznie. Jak się boicie wywiercenia dziurki w drzwiach czy gdzieś tam w klapie, to możecie poprosić, żeby wjechali tą swoją lancą długą do dołu drzwi, gdzie są odpływy wody albo przez tam jakieś inne szpary się dostali i też wam te profile jakoś tam zabezpieczą. Ja poprosiłem o wywiercenie dziury w drzwiach tak z 15-20 cm od dołu drzwi, bo mam w nich zrobione wyciszenie i nie chciałem po prostu, żeby po tym wyciszeniu bardzo lali. Chłopaki wiedzą, jak wlać ten środek, żeby czegoś nie zaciapać, nie zniszczyć, dlatego też kierują te lance w stronę blachy. Błotniki zabezpieczają wchodząc lancą pod nadkole przez uchylanie nadkola przez szpary. Mnie też zabezpieczyli błotniki od wewnątrz, bo dałem sobie wywiercić w nich dziurę. Zabezpieczają także maskę, kielichy, podłużnicę od góry i belkę przednią, wkładając lancę poprzez grill. W progach nie muszą wiercić, bo przeważnie tam są takie gumki, które zdejmują. No i wlewają tam ten środek na grubo. Tak jak wam powiedziałem, to co dla ludzi jest największą wadą, czyli to wiercenie w karoserii, to dla mnie jest największą zaletą tej usługi. W każdym zakamarku macie chemię wypierającą wodę z inhibitorami rdzy i mnie to naprawdę pasuje. A tak wygląda przewspaniały efekt końcowy. No i tak właśnie wyglądała ta usługa, co taka straszna była. Podsumowując takie plusy i minusy, to uważam, że no jest na pewno tania, szybka, taka sprytna. Sprytnie to wymyślili z tym środkiem, z tym T40. No i nie tracicie gwarancji, jak dla mnie bardzo duży plus za to, że macie zabezpieczone profile wszystkie tym środkiem. Z tego co rozmawiałem z pracownikami Crowna, to niektóre salony samochodów nowych wręcz zalecają swoim klientom od razu po zakupie, żeby pojechali do Crowna i zrobili sobie zabezpieczenie podwozia. Dla mnie jest to patologia oczywiście, ale no tak jest. Znaczy patologia w tym sensie, że te samochody powinny być zabezpieczone na kilkanaście lat antykorozyjnie, a nie żeby kogoś po zakupie od razu odsyłać do zabezpieczenia antykorozyjnego. No umówmy się. A jakie ludzie widzą w tej usłudze minusy, na co jest hejt? Coś, o czym wam jeszcze nie mówiłem, czyli powtarzalność. To nie jest usługa, która jest na, nie wiem, 10 lat, tylko Crown przewiduje ją na rok, ale wiem, że ludzie jeżdżą po 2 latach i też jest ok. Ja to sprawdzę. Pojadę do nich po roku, albo sam najpierw sprawdzę na podwoziu, jak to wygląda po roku i zastanowię się, czy jest sens to uzupełniać, czy nie. Drugi taki hejt to, o czym wam mówiłem, że korozja nie jest wcześniej jakoś tam likwidowana, zdzierania, ale to już umówiliśmy sobie, że to jest głównie usługa dla aut nowych albo kilkuletnich, które mają korozję głównie na elementach wymienialnych zawieszenia.
ten środek zresztą reaguje z korozją, wypiera z niej wilgoć i ta korozja dalej nie postępuje. Trzeci hejt jest na wiercenie w drzwiach, w profilach i zabezpieczanie tego od środka. Jak dla mnie to wcale nie jest wada, tylko jest wręcz zaleta i to jedna z największych tej usługi, że mam we wszystkich profilach rozpylony ten środek, który mi tam nie pozwoli korodować. Jeszcze mam taką dygresję w przykucu. Nie przekreślam w ogóle takiej usługi pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego, jak piaskowanie, potem jakiś odrdzewiacz, epoksyd, guma, baranek, whatever. Bo to też jest dobra usługa. Ma też swoje wady, bo jak ktoś to zrobi niedokładnie, to może być wtedy no, dramat. Ma też to swoje wady, bo jak pokazywali niektórzy youtuberzy, tacy jak Kickster, tacy jak Michu z M4K, jak ktoś to zrobi niepoprawnie, to jest wtedy już dramat i koszty są ogromne. Ale no w takim aucie, w aucie nowym czy kilkuletnim, no to ja bym się w coś takiego nie bawił, zwłaszcza jeżeli wymieniamy auto na przykład co 3-4 lata, no to chyba dokładanie takiej ilości pieniędzy, czyli 5-7 tysięcy złotych za profesjonalną konserwację, no to nie do końca moim zdaniem ma sens i to jest trochę robienie prezentu tej następnej osobie, która po nas kupi samochód. Już wiem, jak to powinno wyglądać teraz w salonach. Idziecie, kupujecie nowe auto i sprzedawca wam mówi tak: proszę pana, no wszystko jest fajnie, auto jest nowe, ale proszę jeszcze podjechać na konserwację spodu, żeby panu zabezpieczyli jednak, bo jest bardzo słabo zabezpieczone. Jeszcze najlepiej, jakby pan pojechał do firmy i zrobili panu profesjonalne wyciszenie, no bo też nic tam nie włożyliśmy do drzwi. A no i lakier, bo też są lakiery ekologiczne, bardzo rysujące się, nietrwałe, cienko lakierujemy. No to też, żeby tam panu folią całe auto obkleili. A no i piano black we wnętrzu też się rysuje, także proszę też od razu to sobie zabezpieczyć. A no i jak chce pan dużo pojeździć, no to i żeby nie wyszło jakoś tak bardzo drogo na dzień dobry, no to AdBlue też może pan od razu wyprogramować, pompę odpiąć i tam gdzieś może to wszystko położyć na szafkę. No DPF też, wie pan, no będzie pan jeździł po mieście, no to też się zapcha. A no i proszę nie słuchać tych interwałów olejowych, nie wymieniać oleju co 30, tylko co 8-10 tysięcy kilometrów, najlepiej za każdym razem z płukanką, najlepiej też za każdym razem jeszcze wlać ceratek, żeby nam przypadkiem się nic nie podtarło. No i oczywiście po 50-100 tysiącach kilometrów trzeba sobie wyczyścić łupinami dolot, bo nam się ten dolot zawali nagarem. Tak powinna wyglądać nowoczesna usługa sprzedaży. Chyba zatrudnię się w salonie i będę tak mówił. Chyba trochę mnie poniosło z tym mówieniem o autach nowych, ale przecież taka jest prawda. Dobra, dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tej usłudze w firmie Crown. Ja tak jak mówię, jestem zadowolony. Za rok jeszcze sprawdzę, co tam się pod spodem dzieje i albo dam do zabezpieczenia, albo jeszcze trochę poczekam. Dajcie mi komentarz właśnie, dajcie mi subskrypcję i lajka, jeśli nie subskrybujecie i nie lajkujecie jeszcze, bo wtedy wiem, że to, co robię, ma jakiś tam sens i poświęcanie tego czasu wolnego przynosi jakieś tam korzyści wam. I następny odcinek będzie prawdopodobnie albo o DPF Control, czyli takim sposobie na kontrolowanie dopalania naszego DPF-a, albo też o chiptuningu, bo chiptuning też planuję w tym moim silniku 2.0 TDI CRLB 150 koni. No i to tyle. Trzymajcie się. Nareczka.